Siemano, witam na kanale. Już ponad miesiąc, albo i lepiej, użytkuję dwa bufory i mam kilka wniosków, jest kilka minusów, ale to nie są jakby, nie wynikają z tego, że są dwa bufory, tylko po prostu, że zwiększył mi się zład wody. No ale po kolei. Teraz już bez problemu wystarcza mi na całą noc, nawet z zapasem. Gdy to na przykład bufor mam rozgrzany do 70 czy 80 stopni, to ponad 12 godzin i to nawet z nadmiarem. Kiedyś muszę po prostu sprawdzić dokładnie. Także na plus. Dzisiaj ogólnie cała instalacja działa pełną parą. Dwa pierwsze temperatura, ten pierwszy 63 temperatura na kolektorach, 44 w połowie zbiornika na ciepłą wodę użytkową, w połowie bojlera. Tutaj, prawda, widać temperatury na heatpipe 5 stopni, bo akurat słońce zaszło. I w momencie, gdy tu już osiągnęła tą temperaturę 40 stopni, otworzył się tamten zawór. I teraz pcha mi temperaturę na bufor. No 5 stopni, zawsze to jest jeszcze na plusie mimo wszystko, a nie na, tak powiem, minusie. Także no, działa tak jak powinno. Co do tego zładu wody, no to jest mały problem, bo zapowietrza mi ostatni pion łazienkowy, bo zbiorniczek wyrównawczy mam na pionie, na osobnym pionie, którym jest łazienka. No bo powiedzmy, gdyby na przykład odłączyło się ogrzewanie w domu, grzejniki w domu, no to ten pion musi zawsze być przelewowy. No i tak jak wspomniałem, cały ten pion robi teraz za zbiorniczek wyrównawczy, bo ten zbiorniczek był robiony jeszcze i montowany i dobierany, gdy jeszcze nie było nawet tego bufora. Już wtedy myślałem nad tym rozwiązaniem, ale to dało się jeszcze przeżyć, bo powiedzmy, jeśli tu była stała temperatura około tych 60 stopni, nie było takich wahań, to jeszcze dało się to obejść, w miarę ten zbiorniczek wyrównawczy dawał sobie z tym radę. A teraz, gdy już doszło, powiedzmy, drugie tyle, zład wody jest na tyle duży i w momencie, gdy, no też, gdybym utrzymywał cały czas 60 stopni na tych buforach, to też by nie było problemu, bo ta woda by swoją objętość złapała jedną i tak ją trzymała. Ale w momencie, gdy na przykład naładuję dwa bufory do 80 stopni i później rozładuję je do 30, no to jest takie zjawisko, że cały ten pion działa jako naczynko wyrównawcze. Dlatego będę chciał coś z tym zrobić. A tak wygląda ten mój zbiorniczek. Jest ewidentnie za mały, ale on był robiony jeszcze jak nie było żadnego bufora. Akurat go odkręcę i troszkę przemaluję, bo już krosy go zaczęła brać. A jest on takim dodatkowym meblem w łazience, bo to cały ten pion z tym grzejnikiem robi teraz za cały zbiorniczek wyrównawczy. Dlatego będę chciał dodać do niego taki pływak. Wtedy będzie automatycznie sobie uzupełniał wodę, jeśli trzeba będzie. A tu jest taki plus, że mam tu zaraz umywalkę i stąd podciągnę wodę. Też już na miedzi, żeby tu już te brudki były chociaż jednakowe. Odkręcę ten zbiorniczek, dostanę się do środka, zamontujemy to, podłączymy rurki i zobaczymy. Dobra, mamy już pacjenta na stole operacyjnym. Teraz tak, to będę chciał otworzyć, ten pływak zamontować w tym miejscu, gdzieś poniżej tego spustu. I tak, podpiąć do tego zasilanie. Tu po prostu będzie się otwierał lub zamykał, bo no, trzeba to wszystko dopasować do wielkości tego zbiorniczka. Także biorę się powoli za otwieranie tego i dopasowanie. Dobra, to już mamy otworzone. Ten wysięgnik sobie skróciłem, zrobiłem nowy, już jest otwór. Teraz się tylko zastanawiam, czy zasławać go z powrotem, czy po prostu zrobić go otwierany w razie W, ale też się zobaczę. Biorę się za zrobienie otworu na odpowiedniej wysokości i jedziemy dalej. Dobra, pływak już jest na miejscu, tam w środku, tu z tej strony. Biorę się za zamknięcie tego, zaspawam, będzie najprościej. No i jest w wielkim skrócie, bo już zamontowany śrubunek na miedzi. Poleciałem tutaj w dół, tam do umywalki, tam na trójniku z zimnej wody. W wielkim skrócie. Tutaj w taki sposób na
zasilaniu zimnej wody, taka redukcja, wpięcie się do tego wężyka, i później przez śrubunek w dół i do zbiorniczka. Wody w wielkim skrócie, bo oczywiście się nie nagrało, ale tak to wygląda. Jestem już nawet po kilkudniowych testach. Jak dla mnie działa to naprawdę bardzo zadowalająco, bo delikatnie sobie dobija wody w momencie, gdy ta, powiedzmy, objętość wody spada. Nie trzeba dobijać momentalnie całego pionu od dołu, tylko tutaj wszystko sobie reguluje. Delikatnie dobija, ile wody trzeba. Jeszcze nie oglądałem tego filmiku, ale widziałem, że no, jakie są minusy otwartej instalacji. Tam kontakt z powietrzem i takie tam, no, wiem, że to są, jest pewnie dużo tych minusów. No ale ja nie mogę sobie na razie pozwolić na zamknięcie tej instalacji, bo muszę mieć to otwarte mimo wszystko, bo jeszcze sam tego nie użytkuję. No więc to jest dla mnie jeszcze jeden taki bezpiecznik. Wolę, żeby się ta woda przelała, dolała. Mówię, kontakt z powietrzem, teraz świeża woda w instalacji, ale już dla mnie bez różnicy, bo tak czy siak musiałem dobijać ten ostatni pion, bo ta woda mi po prostu z instalacji uciekała. Wróciliśmy tutaj i tak, instalacja dobija się sama, elegancko. O, ostrość. Nawet sobie tu zaznaczyłem tym wskaźnikiem. Te pół bara już trzyma cały czas. Z tym już nie ma problemu. Kaloryfery nie są już zapowietrzone. No to na plus. Jak wspomniałem na początku filmiku, bo oglądałem ten filmik, jestem po miesiącu użytkowania buforów, dwóch buforów. No już jestem prawie po roku użytkowania dwóch buforów, bo ten filmik robiłem prawie rok i tak jak mogliście zauważyć, ostatni filmik, jak teraz patrzyłem na kanał, wrzuciłem niemalże rok temu, brakuje tygodnia, bo nie było czasu, bardziej sprawy zawodowe, praktycznie z pół roku nie było mnie w domu, strasznie dużo projektów się urodziło w głowie. Nie było czasu ich zrealizować, a jak był czas je robić, to nie było czasu ich tak amatorsko dla zabawy ich ponagrywać, tylko trzeba było to zrobić i wracać gdzieś tam do pracy. Także co, działania jeszcze ciepłej wody użytkowej, już jest nowy pomysł. Jest do przerobienia, może na dniach, no może nie na dniach, ale na, powiedzmy, na tygodniach uda się to zrealizować. Dużo by opowiadać, dużo rzeczy. Fotowoltaika, jej działanie, naliczanie, do praca buforów, wszystko, wszystko się skumulowało. Przez ten rok tak naprawdę jest dużo wniosków. Tutaj ciepła woda użytkowa. Muszę zrobić taki bypass, bo kolektory wyciągają mi z powrotem ciepło do góry. Także to będzie do przerobienia, ale mówię, rok czasu do ostatniego razu, jak coś tam nagrywałem, no dużo rzeczy wyszło, dużo jest do zrobienia, dużo jest do przerobienia. Ale tak jak mówiłem, chałupniczym, domowym sposobem, nie za miliony i trochę dla zabawy takie rzeczy się robi. I tak jak wspominałem przed chwilą, no prawie rok temu ostatni filmik, który wrzuciłem. A dzisiaj mamy 23 grudnia, przyznać się, u kogo też zrobiło się biało. Także co, wykorzystując chwilę, życzę wszystkim wesołych, spokojnych i zdrowych świąt. Przede wszystkim zdrowych, prawda? Bo jak będzie to, to i będzie wszystko. Także jeszcze raz do usłyszenia, miejmy nadzieję, do regularnego usłyszenia. Mam nadzieję, że w tym roku uda się w miarę regularnie wrzucać jakieś pierdołki, bo już troszkę wrócił na to hype i vibe. A mówię, może i chęci były, ale trochę tego czasu było za mało. Także z tego miejsca jeszcze raz wesołych świąt i do usłyszenia.